Zapraszamy Was dziś do Rzeszowa, miasta położonego nad rzeką Wisłą, które już w 1354 roku zostało lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim. Miasto świetnie się rozwijało ze względu na położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Kwitł tutaj handel i rzemiosło. My zajrzymy dziś do piwnic miasta, które pełniły rolę magazynów handlowych oraz tak zwanych sklepów ziemnych. Nazwa miasta Rzeszów wywodzi się od rechotania z żabą, tudzież rechowiska. Jak wiemy, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy, to ziarno prawdy powinniśmy opatrywać w tym, że Rzeszów wiemy jako osada w postaci potem kształtujące się miasto średniowieczne, lokacyjne, wykształciło się wśród bagien, mokradeł, wśród rzek, wśród potoków i bagien. Nawet w pewnym momencie ufortyfikowano miasto w oparciu o te bagna, więc gdzieś tam, powiedzmy, ludzie, którzy zaglądali to miasto, pomyśleli sobie, a może dobrze by było skojarzyć, dużo żab było, dużo takich stworzeń, więc dobrze, żeby to miasto tak korespondowało z tą sytuacją. Ale to tylko legenda, mało tego, ta legenda ma ledwie 30 lat. Piwnice rzeszowskie budowane były pod kamienicami, placem rynkowym, a także pod przyległymi ulicami, tworząc nieregularną sieć komór i korytarzy na różnych głębokościach, dochodzących czasem nawet do 10 metrów. Podziemna trasa turystyczna Rzeszowskie Piwnice to zespół dawnych miejskich piwnic znajdujących się w Rzeszowie, pod staromiejskim rynkiem. Wejście do podziemi znajduje się przy rzeszowskim ratuszu, natomiast wyjście przy rynku 12. Jeśli nas interesuje epokę kamienia, na przykład generujemy sobie stanowiska. I dodatkowo jeszcze możemy rozszerzyć sobie listę. Na przykład jeśli ktoś jest z jakiegoś osiedla, bądź nawet z jakiejś ulicy i szuka, aż w pewnym momencie znajduje i sobie weryfikuje, że to tutaj jest. I dzięki temu dowiaduje się, że ktoś mieszkał tam tysiące lat temu, albo setki lat temu. Rzeszów formalnie, aż do roku 1845, był miastem prywatnym i rezydencją magnacką. Jesteśmy w tak zwanej piwnicy łukowej. Co ciekawe, wychodzimy z przestrzeni pod kamienicami rynek 28-29 i wchodzimy już właściwie w tym momencie pod przestrzeń rynkową bezpośrednio. Zmierzamy ku Pierzei Północnej, czyli idziemy od wejścia do rzeszowskich piwnic, nieco kierujemy się w lewo do góry. Tutaj jest czas, żeby się przyglądnąć, jaki Rzeszów w ogóle był w czasach rządów aż trzech rodzin, które tutaj były właścicielami. To byli rzeszowscy, ligenzowie i lubomirscy. Przede wszystkim Jan Błogosławie ze Stróżyczy, protoprasta rodu rzeszowskich. Pierwszy właściciel prywatny z nadania królewskiego miasta. Ja skupię się na takich najważniejszych sprawach związanych z tym człowiekiem. No, między innymi on był przede wszystkim wybitnym dyplomatą. No, ten człowiek między innymi przyniósł jesienią 1363 roku pomyślną nowinę do Krakowa, do samego króla na Babel z Awinionu, że król może założyć Akademię Generalis, czyli Akademię Krakowską, dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. To
ten człowiek mu przyniósł tę informację, ponieważ został wysłany jako główny, no przede wszystkim ambasador królewski właśnie do Avignon. Przypominam, że to był okres tak zwanej niewoli awiniońskiej, gdzie było dwóch papieży. Ten właściwy, prawdziwy, tradycyjny rzymski i ten fejkowy awinioński. Lubomirski, ostatni z Lubomirskich, zszedł z zamku, odsprzedając go zresztą Austriakom. Już nie byli właścicielami miasta. Natomiast wśród właścicieli miasta to przede wszystkim pierwszy Lubomirski, Jerzy Sebastian Lubomirski, twórca przecież rokoszu przeciwko królowi. Hieronim Augustem Lubomirski, jego syn, no przede wszystkim człowiek, który walczył pod Wiedniem wraz ze swoim przyjacielem Janem III Sobieskim. Oni się poznali na studiach w Padwie. Byli ludźmi nierozłącznymi w pewnym momencie. Razem robili karierę na szczeblach wojskowych przede wszystkim, ale też i dyplomatycznych. No była różnica między nimi. W pewnym momencie Tadeusz stał się królem Polski, on był księciem drezdeńskim, bo jak wiemy, oni się wrzenili w arystokrację drezdeńską. Natomiast druga różnica polegała na tym, że Hieronim Augustem Lubomirski, zdaje się, był dwukrotnie majętniejszy od króla. No, przechodzi pani przez menorę. Proszę wyjść. Piwnica XVI-XVII wieczna, ten mur z jednej i z drugiej strony właśnie datowany jest na te lata. Góra, tak jak ten korytarz, który przyszliśmy, jest to góra z lat 90. XX stulecia. Tutaj mamy zwyczaj przypominać o tym, że miasto kupiecko-handlowe, jak i był Rzeszów, właśnie przez setki lat było miastem dodatkowo wielokulturowym, gdzie krzyżowały się ze sobą kultury, tradycje, języki, religie, wiara, zwyczaje wszelakie. Standardem zupełnie było to, że nawet kilka języków w Rzeszowie można było usłyszeć. Polityk był język polski, ruski czy język jidysz, natomiast też język niemiecki, łacina, greka, język wołoski, dlatego że było tutaj mnóstwo Wołochów, którzy handlowali wołami w sezonie. Język włoski jak najbardziej, no i język flamandzki, dlatego że również tutaj byli Holendrzy. Natomiast to, na co teraz patrzymy, to są makiety miejsc związanych ze sferą sakrum na terenie miasta w trzech odsłonach religijnych, a więc katolicyzm, grekokatolicyzm i judaizm. Wszystkie te budynki stoją do dnia dzisiejszego w mieście, przy czym dwa z nich w ścisłym centrum, tylko jeden na obrzeżach miasta. No więc tak, najstarszym obiektem tutaj w tym zestawie, tak jak już wspominałem, jest kościół Farny. Datowane lata 40., lata 50. XIV stulecia, czyli moment formowania się miasta jako miasta kazimierzowskiego. Właściwie to już przed, albo już w rękach Jana Pakosławica, dziedzica Stróżysk, późniejszego rzeszowskiego. Obiekt, który pierwotnie był obiektem drewnianym, ale już w 1390 roku wiemy, że był murowany. Niestety spłonął w 1427 roku, więc należało go odbudować. Odbudowano go w późnym gotyku. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, głównie w baroku. Dobudówki są barokowe, środek też barokowy. Rozwinęło się sporo cechów rzemieślniczych i jednocześnie było to miasto, które prezentowało się tak. Mamy próbę rekonstrukcji miasta z okresu nowożytnego. Miasto, gdzie przeważa architektura drewniana, gdzie przede wszystkim, gdzie od czasu do czasu tam majaczy zabudowa murowana, ale przede wszystkim drewno. Co niestety odbiło się czkawką w dziejach miasta, dlatego że niestety
takie miasto jak Rzeszów płonęło blisko 20 razy od średniowiecza do XX wieku. Oczywiście w grę wchodziły najazdy, czasem bardzo intensywne, albo po prostu nieuwaga. W roku 1427 spłonęła fara rzeszowska, w roku 1621 spłonął rzeszowski rynek. A w nocy z 28 na 27 czerwca 1842 na 5 tysięcy mieszkańców dach straciło 3 tysiące mieszkańców. Ponad 150 domów spłonęło. Koszty były tak ogromne, że w prasie pojawiła się suma 600 tysięcy złotych florenów. Co porównując do budżetu rocznego miasta Rzeszowa, opiewającego na sumę 24 tysięcy florenów, robiło się. Rzeszów musiał się odbudowywać i wtedy rzeczywiście poświęcił na to drugą połowę wieku XIX, zahaczając do pierwszych lat XX wieku, aż do Wielkiej Wojny, do 1914. Filar. Kamienno-ceglany, ceglany łuk i ta ściana, to też ta sama cegła, palcówka, 5-7 kg. Jest tu jedna ciekawostka, bo tak, jesteśmy w XVI wieku, na początku wieku XVI, ale tutaj wystają cegły, kamienie, przepraszam, tu z jednej, z drugiej strony i są to resztki muru z drugiej połowy wieku XV. Czyli robimy krok i wchodzimy do renesansu. Chyba że chcemy być, tak jak napisał to Johann Heutzinga, w jesieni średniowiecza. Tutaj też warto pochylić się nad tym zagadnieniem datowania piwnic. Nieważne gdzie jesteśmy, w jakichkolwiek piwnicach, czy w Jarosławiu, czy w Opatowie, czy w Sandomierzu, czy w Krakowie, czy w Przemyślu, czy tu w Rzeszowie, czy gdziekolwiek, czy w Lublinie na przykład. Tam zawsze jest tak samo. To znaczy piwnice czy podpiwniczenia bezpośrednio pod zabudową to są piwnice, które powstały najwcześniej. Ale z biegiem lat, czasem wieków, poszerzano piwnice albo je pogłębiano. Stąd też te piwnice tutaj to są piwnice najmłodsze. Powstały po pewnym czasie. Schodząc na poziom 10 metrów, teraz jesteśmy 2 metry, jesteśmy na początku XVI wieku, ale schodząc do poziomu 10 metrów, będziemy w piwnicach 18-19 wiecznych. Jest to piwnica, która jest datowana na przełom 15 i 16 stulecia. Mamy tutaj również coś, co jest kwintesencją stylu gotyckiego, a więc resztki sklepienia żebrowo-krzyżowego, tak zwane służki w czterech rogach. Tutaj, tam, tutaj również i tutaj też, ale już w destrukcie. I chyba najbardziej interesujący element tej naszej piwnicznej układanki, a mianowicie najstarsze okno w mieście. Bramówka kamienna najstarszego okna, które ma ponad 550 lat. W środku rekonstrukcja, współczesna rama drewniana i imitacja skóry zwierzęcej. Dlatego, że kiedyś szkło owszem było, ale ono nie było zrobione. A jeśli tak, to to jest poziom domu z przełomu 15 i 16 stulecia. Współczesne badania historyczne wykazują, że najazdy tatarskie w samym XVII wieku to 800 tysięcy ofiar najazdów tatarskich. Największą tragedią było oczywiście Jasyr. Na północ od dzisiejszego mostu lwowskiego. To był ostrzał. Rosjanie nadciągali ze wschodu, z Powitna. Radzymiński wraz z Lubomirskim nadciągali z zachodu, obaj z dwóch stron.
przejechali przez cały nawet Rzeszów, żeby dotrzeć pod Wisłok, zaczęli się ostrzeliwać. Prawdopodobnie Rosjanie zamarkowali wyjazd. Schowali się gdzieś za wzgórzami. Ci widzieli, że jest pusta przestrzeń, więc wrócili do Rzeszowa, na zamek. Zauważyli, że jest wszystko w porządku, więc wyjechali. I w pewnym momencie Rosjanie się wyłonili. Wjechali do Rzeszowa i zaatakowali zamek. I go zdobyli. Potem nikt nie siedział praktycznie. Natomiast druga wojna światowa szczególnie tutaj odcisnęła swoje piętno z przyczyn oczywistych. A to dlatego, że większość posesji, większość kamienic była żydowska przed wojną. No więc przestrzenie piwnicze też były żydowskie. Ale okazuje się, że w latach 1943-1944, kiedy już od końca 1943 roku, od jesieni 1943 roku, rzeszowskie getto nie istniało. Wyszli stamtąd jeszcze ludzie, którzy się poukrywali i uciekli stamtąd. I uciekli pod przestrzeń tej kamienicy, Rynek 15. To jest ta sama kamienica, w której mieszkał generał leutnant Magnus von Steinbock podczas wojny północnej III. Interesują nas teraz szlaki handlowe, kupcy, jarmarki, targi, biznes, czyli to, z czego słynął Rzeszów i to, do czego potrzebne były piwnice. Tutaj troszkę mamy manualnych, analogowych zabaw. Możemy przypędzić sobie woły, wizualizując sobie szlak wołowy, który przechodzi przez Rzeszów, jeden z najstarszych zresztą. Aż z Siedmiogrodu do Lipska pędzono woły. Zajmowali się tym, o dziwo, wołosi. To był ich patent. Że tak powiem, w najlepszej wizualizacji Rzeszowa jest to plan Widermana z roku 1762. Oryginał znajduje się w Muzeum Okręgowym 3 Maja, kopia w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Jest to jeden z najstarszych prospektów miejskich. Jest to Rzeszów, który był w czasach w rękach lubomirskich, siedzących sobie w swoim palacu i fortece, a do dyspozycji mieli pałac letni lubomirski. Nieistniejące ogrody francusko-włoskie, sztuczną wyspę, jedną z pierwszych w Polsce oranżerii w stylu orientalnym. Ulica 3 Maja z konwentem pijarskim, najdłuższą fasadą w Polsce swojego czasu. Mamy tutaj również farę, którą widzieliśmy w formie makiety. Wyżej, obok tej fary, wieża dzwonnica Berlottiego, Jana Chrzciciela Berlottiego. W stylu barokowym. Dodatkowo jeszcze klasztor bernardyński, jeden z budynków strategicznie położonych, ogromnych. No i w środku rynek, pod którym sobie wędrujemy. My wyszliśmy do piwnic, o tutaj, pod tymi kamienicami. Aktualnie znajdujemy się mniej więcej tutaj. Rynek numer 2, czyli Nowomiejski Żydowski, alternatywny rynek do rynku rzeszowskiego głównego. No i wszechogarniająca woda, jezioro Bernardyńskie, Nikośka skanalizowana jest już. No i meandrujący, często wylewający wysp Wisło, który zmieniał oblicze miasta w tej części wschodniej. Znaczy, postanów się na wprost tego ekranu. Proszę się popatrzeć na tą kamerę. Nie? Ależ proszę, to jest najlepsze. Tak, można inne na przykład, takie sobie. Wszystko. Przymierzamy. Jesteśmy w sklepie błahatnym. Działająca kasa z 1910 roku. Niemiecko-amerykańska. Pochodzi z Berlina, ale wyprodukowana przez amerykańską firmę. Zwróćcie Państwo uwagę na afisze związane z cukrem. Matka nie żałuje dziecku cukru,
cukier z własnej jakości, cukier krzepi. No, dla nas dzisiaj nie do pomyślenia, możemy mieć inny stosunek do tego produktu. Wyżej jest nawet fajna ulotka mówiąca o tym, jakie są kraje, w których spożywa się najwięcej cukru z podziałem na płeć. A w środku jest informacja mówiąca o tym, jeśli kobiety będą jadły dłużej cukier, będą dłużej żyły. I jeszcze jedna rzecz, schodzimy sobie teraz na poziom 10 metrów. Teraz jest 7,5, teraz będzie zaraz 7. Dlaczego tutaj te takie informacje? Dlatego, że mowa tutaj o Ignacym Łukasiewiczu, który co ciekawe z Rzeszowem był związany, bo w Rzeszowie jako młody chłopak mieszkał, uczył się i praktykował w jednej z aptek Uelwarde Wilna. A tutaj nasz pożar miejski. Rok 1842, pożar miejski rzeszowski. Artystów, znanych artystów. O. Jest. To co? Okej. Okay. Możemy jeszcze posłuchać sobie takiej muzyki. Z Rzeszowem związany był bardzo mocno również Stańko, z takich tuzów muzycznych, to oczywiście Nalepa.